Halo, halo, dobry wieczór, witam Was, Piotr Surmaczyński, jesteście na kanale z Londynu.org, a dzisiaj w programie 30 minut piachu, to jest moja, nasza klepsydra, odwracamy klepsydrę, czas poszedł start, dzisiaj w programie będziemy mówić o tak zwanej aferze pani premier Finlandii. Dobrze. Po pierwsze, chciałem wam powiedzieć, że zacznijmy od początku. Wiecie, gdzie leży Finlandia? Finlandia jest na północnym wschodzie od Polski, ponad krajami bałtyckimi, graniczy z Rosją. Mimo tego jest to bardzo bogaty, dostatni kraj, w którym ludzie czują się szczęśliwi. W odróżnieniu do kilku innych krajów, o których nie będę mówił. No więc ten kraj, to społeczeństwo, Finowie, wybrali sobie za premiera młodą, inteligentną, przebojową kobietę. I ta kobieta popełniła pewne wykroczenie w oczach bardzo wielu polityków europejskich, głównie wschodnioeuropejskich, także polskich, polegające na tym, że stosownie do swojego wieku ze swoimi przyjaciółmi bawiła się na imprezie. Czy była pijana? No, trudno to stwierdzić po filmie. Może piła alkohol, ale nie wyglądała na pijaną. Czy była pod wpływem narkotyków? A to akurat łatwo stwierdzić, bo żeby sprawa była klarowna, pani premier poddała się testom na obecność narkotyków i tych narkotyków nie wykryto. Ale niektórzy politycy mimo to mają do niej o to pretensje. Tutaj może nie największe pretensje, ale jeden z takich najbardziej rzucających się w oczy postów w internecie. Pan Szymon Hołownia, niedoszły prezydent, pretendujący do roli może wicepremiera, może nawet premiera po najbliższych wyborach, pan Szymon był zdumiony zachowaniem pani premier. Zacznijmy zatem analizować tą sytuację. Pamiętacie jeszcze może, był taki premier Włoch, który się nazywał Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi zasłynął z tego, że organizował tak zwane Bunga Bunga Party. Bunga party były dosyć popularne, bo zapraszał kolegów, premierów z innych krajów, między innymi na jednym z takich party był premier, ówczesny premier Słowacji, był sfotografowany, jak chodził sobie w stroju takim, jak go Pan Bóg stworzył, wzdłuż basenu i, że tak powiem, imprezował z 70-paroletnim Silvio Berlusconi. Czy bawili się oni w grupie rówieśniczej? Czy kobiety obecne tam na tym przyjęciu, na tym basenie były też w wieku pana Berlusconiego, czyli to były 70-latki? Nie. Berlusconi bawił się z kobietami dużo młodszymi od pani premier Finlandii, która, przypomnę, dobiega do 40, ale jeszcze trochę jej zostało, czyli jest stosunkowo młodą kobietą, a powiedzmy taką zaawansowaną 30. Berlusconi bawił się z dziewczynami na granicy pełnoletności. Jeden z takich oskarżonych, albo właściwie nie, z takich świadków koronnych, świadczyła przeciwko niemu, albo właściwie jakby zdawała relację z tego, co się na Bunga Bunga Party działo. Określana przez media mianem prostytutki Ruby miała lat 18. I w tym towarzystwie pan premier Berlusconi się bawił. I czy z tego powodu pan Szymon Hołownia był zdziwiony?
zdumiony. Nie wiem, pan Szymon Hołownia w tamtych czasach nie zajmował się jeszcze polityką. Pewno miał świadomość tego bunga-bunga, takich imprez. No ale jakoś oczywiście było o tym głośno, były jakieś tam sprawy w związku z tym, ale jakoś tam przemknęło to i w zasadzie nie robiono z tego olbrzymiej afery. Tak? No po prostu, no Berlusconi taki jest milionerem, starszy facet, ma prawo tamtego. Tak się mówiło, takie było, tak to odbierało wiele osób, które teraz potępiają panią Finlandię, premier Finlandii. No ale no, nie tylko Berlusconi, no byłbym kabotynem, mieszkam od wielu lat w Wielkiej Brytanii, od ponad 17, mieliśmy tutaj, albo mamy jeszcze, to jest niewiadome dla nas, premiera Borysa Johnsona. Pan premier Boris Johnson całkiem niedawno, w trakcie lockdownów, w trakcie pandemii, też był, raczył zorganizować sobie imprezki. No i w zasadzie tutaj bronię pani premier Finlandii, a czemu miałbym piętnować pana Johnsona? Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą albo pamiętają, że Johnson organizował imprezki niezgodne z prawem, albowiem działo się to w czasach, kiedy mieliśmy tak zwane lockdowny. Polegało to na tym, że za imprezowanie policja mogła ci wlepić 10 tysięcy funtów mandatu. I tak było, że jak wparowali na imprezę do studentów, to organizator dostał dyszkę, 10 tysięcy funtów, na polskie 50 tysięcy złotych mandatu, a uczestniczy dużo skromniej, dużo mniejsza wina, po 1000 funtów. No i w tym samym czasie na Downing Street numer 10 w siedzibie brytyjskiego premiera odbywały się imprezy, na które policja nigdy nie wparowała, no ale jakoś te imprezy wyciekły. Co się okazało, że premier tłumaczył się tym, że nie miał świadomości, że łamie prawo, które sam wprowadził. Strasznie głupa odpowiedź, no ale porównajmy te imprezy pana premiera, abstrahując od tego, że były niezgodne z prawem, działy się w czasach, kiedy ludzie nie mogli iść wspólnie na pogrzeb i pożegnać osoby, która zmarła na COVID. Mogli to widzieć tylko przez komunikatory internetowe. A oni sobie tam balowali. Tam te imprezki były takie, że na przykład ktoś opowiadał, że zabrudzono wymiotami ścian. Tak eufemistycznie mówiąc, tak się działo. Druga historia opowiada o tym, że połamano jakieś meble po pijaku. Tak? W ogóle to była taka tradycja, bo to nie chodzi o jedną imprezę, to był cała taka kultura robienia w piątek, na początku weekendu, po godzinach urzędowania, siedziba brytyjskiego rządu zamieniała się w imprezownię. Tak? Może trochę za mocne słowo melina, chociaż jakby jeżeli tam wymioty na ścianach lądowały, to może to słowo jest i mocne, ale trochę adekwatne. No i ten premier jakby też przetrwał te imprezy i całą tą aferę. Doszło do tego, że policja prowadziła dochodzenie, w wyniku dochodzenia uznano premiera winnym, wręczono mu mandat, zgadnijcie ile? Organizator 10 tysięcy, uczestnik 1000 funtów. Nie, pan Johnson zapłacił 50 funtów, tak właśnie było. Ludzie patrzyli to, część ludzi patrzyła trochę przez palce. Nie przypominam sobie, ale jeżeli nie mam racji, to mnie poprawcie. Nie przypominam sobie, czy Szymek Hołownia, czy niedoszły prezydent Polski, albo inni, którzy teraz krytykują panią premier Finlandii, byli zdumieni, oburzeni, czy krytykowali, że tak nie przystoi premierowi. Wydaje mi się, że nie, że była jakaś takie pobłażanie, nawet tam imprezowo, ale przecież to jest polityk poważny, taki o. Nie, to po prostu imprezy spoko, tak? W wypadku kobiety, która imprezowała, że tak powiem, nie wyglądała na pijaną, nie zwymiotowała na ścianę, nie brała narkotyków, bawiła się nie z żigolokami
tylko w towarzystwie swojej grupy rówieśniczej przyjaciół. To wywołuje zdumienie u tych ludzików. Mówię o tych politykach, tych panach, którzy patrzą inaczej na kobiety, a inaczej na mężczyzn polityków. Dlaczego? No więc podejrzewam dlatego, że bardzo jeszcze wiele krajów, Wielka Brytania może nie aż tak jak Polska, ale też jest takich bardzo jakby niesprawiedliwych, że mizoginizm jest takim elementem ustroju tych krajów. W Polsce szczególnie, bo zwróćcie uwagę, że prawa kobiet w Polsce są bardzo, bardzo ograniczone w stosunku do innych krajów, na przykład krajów skandynawskich, takich jak Finlandia. Mieliśmy wprawdzie w historii premierów kobiety, bo przecież była i pani Suchocka, której czasy bardzo słabo pamiętam, ale wiem, że mówiono o niej, że była pierwszym kobietą premierem w Rzeczpospolitej jakiejkolwiek. I mieliśmy później tą panią Szydło, ale jak wiadomo, pani Szydło premierem była tylko takim nominalnym, jakby słuchała się i realizowała decyzję i politykę prezesa, wszystkich prezesów, pana Kaczyńskiego. I jako taka, no trochę była tym premierem, to znaczy na pewno miała tak napisane na drzwiach swojego urzędu, ale nikt nie traktował tego jej premierowania zbyt poważnie. To był taki premier, moim zdaniem, bardziej operetkowy. Tak? Miała jakby kostium premiera, zachowywała się jak premier, ale jakby te zachowania były tylko powierzchowne, czyli tam no, generalnie wiecie jak było, bo to całkiem niedawna historia, jedynie te pieniądze, które się tak należały, były takie premierowskie, porządne, takie, tak, no i to właśnie taki model premierowania przez kobiety w tym takim kraju mizoginów, jakim jest Polska, był w porządku. Tam Szymon Hołownia i jemu podobni w jakiś sposób tak szczególny nie narzekali na to. Szymon nie mówił, że jest zdumiony zachowaniem pani Szydło. Nie było takich rzeczy, tak? Albo ja sobie nie przypominam, bo może mówił, że wcale nie jest premierem, że tylko udaje i że w ogóle. A w Finlandii jest młoda kobieta, która potrafi się dobrze bawić, która nie musi się uchlać, jest premierem. Ale, bo ja tak pominąłem jedną rzecz. Całkiem niedawno, czyli gdzieś tak pod koniec pierwszej kadencji PiS-u, był taki inny polityk polski znany z imprezowania, posądzony nawet o to, że prywatnym samolotem, traktował go jak prywatny, ale państwowym samolotem oficjalnym latał sobie na Podkarpacie do domu uciech, gdzie balował z nieletnimi obywatelkami Ukrainy trudniącymi się w Polsce nierządem, który, a on był członkiem rządu, tak? Albo w każdym razie był członkiem parlamentu. No i ten Marek K., w końcu nie postawiono mu żadnych zarzutów, więc należy uznać, że jest człowiekiem niewinnym, i że to były tylko pomówienia, no ale prezes wszystkich prezesów odwołał marszałka, zabrali mu samolot, był bardzo niepocieszony, została mu tylko limuzyna i ewentualnie mógł tam prosić jakiegoś innego polityka, żeby go na to Podkarpacie zawiózł. No tak było i też nie przypominam sobie, żeby w tamtych czasach pan Szymek mówił, że jest zdumiony, tak? I w ogóle wydaje mi się, że była taka lekka zmowa milczenia i pewien rodzaj, taka pewna doza akceptacji w całym środowisku, w całej klasie politycznej, tylko szaleli dziennikarze i internauci starali się tą sprawę
wyjaśnić. Wyjaśnienie nie nastąpiło. Tak jak mówię, z tego powodu nie możemy powiedzieć, że Marek K. był temu winny. A karę, którą poniósł od prezesa, no, przyjął z godnością. Za dużo mu się nie stało. Wprawdzie samolotu nie ma, ale posłem jest nadal w tej kadencji, jest w dalszym ciągu wpływowym politykiem PiS-u. No i właśnie na tym tle, na tle tego takich imprez, czy na Podkarpaciu, czy Bunga Bunga, czy Downing Street, młoda kobieta bez żadnych jakichś takich kompleksów, obciążeń, zgodnie z prawem, bez uchlania się, bez prostytucji, bez tego typu mętnych praktyk, w towarzystwie swoich rówieśników, czyli zupełnie inaczej niż na przykład premier Berlusconi, bawiła się i wyciekł z tego film, na którym pani premier tańczy, pozuje do selfie z koleżankami, a gdzieś jakiś filmik, gdzie tańczy ze znanym piosenkarzem fińskim i co? I tych ludzi to boli. Dlaczego ich to boli? Bo mają kompleksy, bo się boją. Bo na przykład w odróżnieniu do na przykład takich Włoch, Finlandia ma się całkiem dobrze, mimo tego, że jest bardzo daleko na wschodzie, że graniczy z Rosją, to Finowie są uważani za jednych z najszczęśliwszych ludzi świata, społeczeństwo jest w miarę szczęśliwe, nie ma zbyt dużych takich problemów, niedawno Finlandia przystąpiła do NATO, dodajmy do tego, że do NATO wprowadziła Finlandię właśnie ta młoda kobieta, która tak fajnie się bawiła i to wszystko dzieje się na oczach tych, moim zdaniem, żeby nie użyć obraźliwego słowa, no, na oczach tych ludzi, tych polityków, którzy uważają, że polityka jest cyniczną grą o przetrwanie przy władzy, przy korycie, a nie służbą dla społeczeństwa, bo taki na przykład Szymon Hołownia chce zmieniać Polskę, ale czy jemu zależy na tym, żeby polskie społeczeństwo było szczęśliwe, czy jemu zależy na to, żeby on był premierem czy prezydentem, jak startował? Nie wiem tego do końca, nie siedzę w głowie Szymona Hołowni, ale jestem zdumiony jego zdumieniem. I nie tylko jego, bo jakby czy jego zdumienie było największe, czy on okazał się najbardziej, że tak powiem, agresywnym krytykiem pani premier? Pewno nie. Jego pech polega na tym, że najbardziej rzucił mi się i przeczytałem do końca tekst o tym jego zdumieniu. Ale tak jak mówię, on jest tutaj takim przykładową postacią, która nie potrafi zrozumieć tego, że w polityce można mieć przyjaciół, że można zachować naturalność, że można stosownie do swojego wieku zachowywać się. Nie być jakimś starym maleńkim, tak jak na przykład pan Szymon, który płacze w sprawie konstytucji czy czegoś tam innego na wizji na mediach społecznościowych i to porównajmy z panią premier, która tańczy na takim samym portalu społecznościowym jak Szymon Hołownia. Może po prostu polega to na tym, że łzy Szymona działają na Polakach, na Polaków bardziej niż gdyby Szymon zatańczył dla nich. No, nie wiem, tego się pewno nigdy nie dowiemy. Ale jeszcze chciałem przypomnieć, że tak powiem, reakcję innego polityka, która mi się rzuciła w oczy i też premier Tusk. A on nie był bardzo zdumiony sytuacją, zachowaniem pani premier Finlandii i przypomniał o tym, że w zasadzie każdy się bawi jak lubi. Przypomniał o tym, że polscy politycy, między innymi pan Ziobro, pan Kaczyński i tam cała ta pisowska wierchuszka, pani Beata Kempa, oni wszyscy chodzili potańczyć sobie do księdza, do DJ-a Rydzyka, tak, do księdza ojca dyrektora z Radia Maryja. I też są filmiki z tego i jakoś też Szymek i jemu podobni nie okazywali zdumienia, że tam sobie Kempa trzyma się za rączkę
z jakimś tam innym politykiem i razem śpiewają sobie piosenki i tańczą sobie takie, no, znacie to na pewno. Także. No właśnie i tak to wygląda. I czy powinniśmy się na takie zdumienie zgadzać, czy może powinniśmy powiedzieć naszym politykom, patrzcie, jacy powinni być politycy, żeby naród był szczęśliwy. I też tak zastanówcie się, czy wolelibyście mieć za premiera z powrotem Beatę Kempę. Nie daj Boże, przepraszam, ja jestem ateistą, ale powiem to. Myślałem o Beacie Szydło, tej mi się te pieniądze należały tej kobiety. Czy wolelibyście mieć kogoś takiego jak pani premier Finlandii, bez kompleksów, samodzielnie działającą polityczkę, która się liczy na świecie, która podejmuje decyzje i która się nie boi być sobą, nie wyrzeka się swoich znajomych, potrafi się dobrze bawić, dobrze ubrać, dobrze zachowywać, odpowiednio do miejsca i do wieku. I czy tak naprawdę to, co zrobiła, jest oburzające, czy was to oburza? Napiszcie mi w komentarzach. Podejrzewam, że większość myśli tak jak ja, jesteśmy normalnymi ludźmi, i dużo lepiej popatrzeć sobie na młodą, uśmiechniętą, pewną siebie kobietę niż na wrzeszczącą babę, co się jej pieniądze należą, nasze z podatków. Tak? Akurat ja nie płacę w Polsce podatków, ale w każdym razie wiecie, ci, którzy płacą, o czym mówię. Tak? Rozbijam sobie limuzyny, stoją ponad prawem, jeszcze uważają, że mi się to wszystko należy. Z jakiego powodu nie mam pojęcia. Tak? Także napiszcie to w komentarzach. I jeszcze mam prośbę, jeżeli film wam się podobał, to dajcie kciuka w górę, a co? Jeżeli chcecie więcej i nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie i wciśnijcie dzwoneczek. Dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco, a ja staram się naprawdę wrzucać dużo filmików. Mam takie postanowienie, żeby codziennie coś było. I to udaje się od jakiegoś czasu. Wczoraj mieliśmy fantastyczną rozmowę. Dzisiaj jestem solo, ale wynika to jakby z innych uwarunkowań. A jutro pewno też będzie fajna rozmowa. Warto zasubskrybować, będziemy bardziej w kontakcie, a jednocześnie wy pokażecie, że warto, żebym to robił, żebym się, że tak powiem, wysilał, żeby zapewnić wam trochę rozrywki, bo te wszystkie moje opinie, mam nadzieję, że sprawiają wam trochę przyjemności i na tym zakończę program. Dziękuję, że zostaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym programie. Cześć. Thank you.